Witajcie. Skupimy się dzisiaj na przygotowaniu żelu cukrowego dla mrówek. Tutaj widzicie, w próbówce została mi końcówka hydrożelu. Myślę, że jakieś 7-8 gramów. Całego nie wykorzystamy, ale na pewno się nam przyda. Tu mam przygotowany słoiczek. Jak sobie rozrobię i wsadzę do lodówki. I tutaj końcóweczka, produkt, który już znacie, pojawił się w innych materiałach, jest to fruktoza. Ja przygotowałem sobie w niej syrop. Podgrzałem do około 50-60 stopni, żeby ułatwić wsiąkanie produktu w hydrożel. Na wszelki wypadek mam też tutaj w pojemniczku wodę, myślę, że nie będzie potrzebna. To, co teraz należy zrobić, to po prostu przygotujemy sobie tutaj słoiczek. Mam tutaj takie dudko, to chyba jest bodajże do skórek, tak mi się przynajmniej wydaje, tak kiedyś kupiłem, a przydaje mi się idealnie. Słuchajcie, nabierzemy sobie nie więcej niż taką małą łyżeczkę. Zatkam szybko, nie odstawimy. Zobaczcie, proszku jest dosłownie tyle, co tutaj na dnie. No i będziemy dolewać teraz stopniowo nasz syrop i zobaczymy, czy powstanie z tego hydrożel. No, wlaliśmy niedużo. Postaramy się trochę to wymieszać. No i tak powiem szczerze, że zaczyna to troszeczkę gęstnieć, ale to ma niestety inną konsystencję, niż byśmy to robili z wodą. Także chyba zrobimy to jeszcze troszeczkę inaczej. Dosypię tak bezpośrednio tego hydrożelu do naszego syropu. Dolejemy syrop. Wody byśmy nalali około połowy słoiczka. Zamieszamy. No i co? No i zup. Odstawimy i poczekamy, co się wydarzy za jakiś czas. Jesteśmy po kilku minutach i zobaczcie, w całym tym słoiczku ładnie nam się skrystalizował hydrożel. Ma dosyć taką fajną konsystencję już tych klepionych kryształków. Za chwileczkę Wam pokażę tutaj na tym przykładzie, na tym metalowym podkładce. No, struktura 1-2 mm, tak mniej więcej wychodzi. No i żelem oczywiście będziemy za chwileczkę karmić mrówki. No, mając gotowy hydrożel, już taką nową konsystencję, możemy oczywiście wzbogacić go sobie dodatkowo, nie wiem, w tą fruktozą, którą widzieliście, którą dolewałem. Można sobie zabarwić, nie wiem, kolorem jakimś, nie wiem, zielonym, czerwonym czy niebieskim. Ja najprawdopodobniej sobie później to zabarwię, ponieważ to, co mam akurat w tym słoiczku, wystarczy mi na wiele, wiele karmień na dłuższy okres czasu. Te karmienia na pewno wkrótce pojawią się na kanale, a produkt będzie przechowywany w lodówce. Mając gotowy produkt, nie będę musiał się tutaj martwić o jakieś syropy, dodatkowe próbówki z wodą, czy różnego takie typu magiczne rzeczy. Po prostu będzie to moja baza do karmienia. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, cześć.